Teraz mamy jedną barkę i z prawej strony napływa stateczek wycieczkowy, czyli z lewej mamy barkę i zaraz będą się wymijały. Dosyć szybko płynie ta barka, stateczek również tą samą prędkością. Rozwijają chyba tyle samo węzłów, tak to się nazywa. Uwaga, uwaga, zbliżają się do siebie. Tak jakby na czołowe zderzenie i wyminięcie. Pięknie, pięknie to wygląda. Pięknie. Taki mamy ruch na Renie. Z prawej strony widzę kolejny statek wycieczkowy. Turystyka pełną parą tu się rozwija. To mi się podoba. Tak, ja jeszcze będę podróżował. Teraz w kolejnym urlopie wyjazd albo do Włoch, Italia, tam gdzie byłem przez 4 lata, albo po prostu na spokojnie Morze Bałtyckie i też można sobie popływać u nas. I stateczki, motorówki, skutery. I możemy spędzać też fajny czas, też w Polsce. Ale tęsknię już tam za Wenecją, Sycylią, Neapolem. Oj, już bym gdzieś tam sobie w tym ciepłym kraju pobuszował. Czyli tak, tu mamy jedną jednostkę. Tam już jedna nas wpłynęła. Żeby pokazać, to z lewej strony napływa nam kolejna. Kolejna. Tu mamy ładny szum wody cały czas. Kamyczki. No niesamowity. Masaż dla stóp. Niesamowity. I tutaj proszę bardzo. Będzie kolejna jednostka. Mniejszy stateczek wycieczkowy. Turystyczny. Proszę bardzo. Z prawej strony. I tutaj ja sobie odpoczywam, moi drodzy. O, tutaj się rozbiłem. Tak skromnie. No. I kamyczki. No coś pięknego. Masaż. Naturalny masaż dla stóp. Proszę bardzo. Idziemy. Masaż dla stóp. Niesamowity masaż dla stóp. Ach, a jak boli. Ale kamyczki nie są ostre. Są takie otoczaki. Czyli jakby takie przez lata erozji wodą, takie bardziej okrągłe, zaokrąglone, małe są kosy i fajnie się, ale mimo to one się wbijają w stopy i masują receptory. I ja tutaj sobie chodzę na boso, to jest niesamowite dla zdrowia. Ja to polecam, jako masażysta, jako terapeuta polecam to. Polecam takie plaże. No wszystko to było czyste, właśnie byłem w rzece, idziemy do rzeki. Proszę bardzo, kolejna barka. Pytanie o motoróweczka, ładnie, ale idzie, ślizgiem. Wyprzedza i zaraz mi wyskoczy. Proszę, tu jeszcze mamy, tak. I już jest, wodorocznik nasz. Już jest. I tu jeszcze będzie stateczek wycieczkowy. I jest. Zobaczcie, co się dzieje. Coś pięknego. Tutaj też się zmieniają. A tutaj jaka fala się zrobiła. Patrzcie, co nam narobiła ta motoróweczka. Ten wodolot właściwie. Zobaczcie. Ja idę w końcu. Chodzę w ręce. Zalewam je. Zalewa wszystko tutaj teraz. To są mnie. Ojej, prawie moje ciuchy zalewa. Patrzcie. Taka siła wody. Normalnie woda wyrzuciło wodę dosłownie na jakieś, ja wiem, 30 metrów. Zobaczcie. Ale to była siła tego wodolocika. Ale tu zbiegły się dwie barki. Dwa stateczki wycieczkowe, bo tam jeden. Tu jeden. Dwie barki i wodolot. Taka siła wody.
coś niesamowitego. Ale wyrzuciło wodę, zobaczcie, aż tam. Aż do tego miejsca wyrzuciło wodę. Zobaczcie, byłem od wody gdzieś jakieś, tutaj w ogóle nie było mowy, w ogóle nie było wody, tu. A moje ciuszki są tu, także bardzo wysoko pod górą i prawie zalało mi ciuchy. Nie przypuszczałbym. Ja miałem wodę po kolana, gdzie stałem na płaskim terenie, na suchym, nawet na podwyższonym. Tu już wszędzie wydało, ale to jest zdradliwa rzeka, no, patrzcie. Tej wysepki nie było widać przez moment. Tak wylało. Taka to jest siła. To jest żywioł. O, i kolejna barka. Kolejna, to jest atetek, ten wycieczkowy. Oczywiście flaga niemiecka. Deutschland. Ale to było fajne. Dobrze, że ja sobie tu nie zasnąłem nad tą rzeką, bo jakby mnie nagle ta fala przykryła, to ja bym stąd uciekał. Ja bym myślał, że pewnie powódź. Dobrze. A więc idę na moje ciuszki, kładę się i będę się opalał. Pozdrawiam, wasz Robert. Trzeba tu udokumentować, że tu jestem, że to jestem ja, że to nie tylko mój głos, ale i ja. O, jadę. Miło jest to odpocząć, naprawdę. Miło, miło. Jeszcze nagram, kochani, dla was może... Cieszę się, że tutaj jestem i proponuję wszystkim, polecam zresztą, jeżeli ktoś ma wolne, ma możliwość wyjścia, nie siedzieć w tych pomieszczeniach, w domach, wychodzić, pytać, powiedzmy, właścicieli czy pracodawców o zgodę, czy pozwolą tam gdzieś wyjść, oddalić, ładnie wytłumaczyć. I naprawdę wszystko można, załatwić, można być przy okazji, zwiedzić i nagrać na takie materiały, nie po to, żeby się lansować, tylko po to, żeby mieć pamiątkę, kiedyś wnukom pokazać, w domu też rodzinie, dzieciom wstawić sobie na fejsa fajnie, to jest jakaś pasja, robimy coś, nie nudzimy się, nie, tam będziemy chodzili, rozmyślali, że nam źle, nam chujowo, że to, że tamto, że tu, bo tu nie mam kurwa kobiety, tu nie mam partnerki, tu nie mam tego i ciągle źle. Jeden przeżywa, że nie ma miłości, drugi znowu przeżywa, że ma za dużo miłości. I w sumie każdy człowiek jakby miał, czy ma dobrze, czy ma dużo pieniędzy, czy ma mało pieniędzy, każdy narzeka i każdy... To jest nasza polska mentalność. Odejść od narzekania. Ja też się łapię na tym, że narzekam często. Natomiast robię coś takiego jak teraz. Łapię się wszelkich pasji, które mogę realizować, które ułatwiają jakby mi kontakt z naturą, z ludźmi, z tym, co lubię. I zapominam, staram się nie myśleć, łapię się na tym, mówię sobie, nie, Robert, dość, kurde, kurwa, koniec myślenia, działanie. Idę na spacer, ruszam się, opalam się, odpoczywam i czy jestem sam, czy jestem z kimś, lata mi to lotto. Ja mogę być tutaj sam i jest mi dobrze. I nie potrzebuję tutaj mieć ani partnerki, ani kolegi, ani przyjaciela w tej chwili. Jest mi dobrze. Zresztą nie tak łatwo dziś o dobrego przyjaciela, czy o dobrą przyjaciółkę. Sami wiecie jak jest. Życie jest tak popierdolone, że w głowie się nie mieści. No trochę tak wulgaryzmu, ale Robert czasami tak lubi. No pa. Jeszcze tu wam nagram teraz. Zobaczcie, cztery jednostki mamy. Przybliżymy i mamy tak. Jedna, druga, trzecia i czwarta. Tak. Czyli cztery jednostki jakby nam się zbliżyły. Choć mogę tutaj troszkę... Nie, cztery jednostki, to jest oddzielny napęd. Tutaj widzę, tak. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Cztery jednostki. I fajnie płyną. I cały czas jest ruch. Tam jeszcze tylko, żeby wypadać, kończymy film. Tam, tutaj, zaraz za tymi falochronami pojawia się już następna jednostka, jak widzicie. Potężna, wypływa tam. Dzielą nas falochrony, ale ona rzeczywiście płynie. Płynie w naszym kierunku. Płynie. I tu mamy taki fajny, o, dosz. Wszystko w symbiozie z naturą. Proszę bardzo. Jak cudownie.
Jak tu nie kochać życia? Świat jest piękny. Bóg jest wielki. Mein Gott ist groß. Bóg jest wielki. Dio jest grande. Dio jest grande. To na razie, moi drodzy, kończymy ten pierwszy opał. Chcę się jeszcze trochę opalić. Nawet zmoczyłem się cały w wodzie. O, i kolejna jednostka. No widzicie, żeby tutaj nie mówić, że naprawdę nie ma ruchu, że jest pusto. Patrzcie. Tu się obróciliśmy. Z tej strony już płynie kolejna. I tak cały czas żegluga. Ren jest jak autostrada. Pozytywna w tym słowie pozytywnym. W znaczeniu takim pozytywnym autostrada, bo naprawdę wiele się dzieje i wiele dobrego. Transport, wycieczki. Ren jest czystą rzeką też. Nie można powiedzieć, że jest może jakimś sypem, bo jest taki ruch na Renie. Nie, jest czystą rzeką. Sprawy tutaj wszystkie te wejścia, fajnie. Ok. To może poczekamy, aż będą się wymieniały te jednostki. Zbliżają się do siebie bardzo szybko, bo to dwie prostości się nakładają. Jedna z prawej strony barka, druga z lewej, zanim jedna się z nią zrównała. Zanim płynie jeszcze jedna łódź, jakby holownik. I tutaj proszę, już proszę. Chwileczkę, bo tam się nawet akurat mam pod słońce, to nie bardzo, no ale... Tak to działa, kochani. I tak to działa wszystko. Ale skla... O, i tutaj mamy już następną. Proszę. Tak to działa. Tylko jeszcze obejrzę się drugą stronę. Autostrada na Renie. Wodna autostrada. No, telefonik dzwoni.